Pociski z tego karabinu mogły przebić pancerz każdego niemieckiego czołgu. Wycelował czołg, który podjechał najbliżej. Strzał okazał się celny. Pocisk przebił pancerz. Wpadł do wnętrza, unieruchamiając czołg. Jeden z członków załogi przeżył. Usiłował uciekać. Wtedy drugi czołg podjechał bliżej. Jego karabiny maszynowe wycelowane zostały w nasze działo przeciwpancerne. Podporucznik Morawski znowu złożył się do strzału. Nie wiedział, że już nie ma naboju w magazynku. Czołg zbliżał się. Wtedy sięgnął po granat. Rzucił granat tak, że... Wspiął się na pancerz czołgu, kiedy niemieccy czołgiści usiłowali się stąd. Zabił ich strzałami z pistoletu i zaczął uciekać w stronę naszego pancerza. Zdołał dotrzeć do okopu działa przeciwpancernego. Tam który przed wyjazdem na front podarowała mu żonę.